Witajcie, moi drodzy. Zauważyłem przy drodze pewien pustostan. Postanowiłem, że do niego zajrzę. Zobaczymy, co tutaj zostało. Mamy tu jakąś zabawkę, helikopter. Czyżby to był salon? Najprawdopodobniej tak. Została jeszcze meblościanka. Zobaczcie, kiedyś montowano takie wiatraki. Bardzo specyficzna lampa. Tutaj mamy już zegar, ale rozwalony. Wahadło leży. Stara laska, popalone kable, ale licznik widać, że całkiem nowy. Tutaj mamy kominek, też już troszkę zdewastowany. Widać, że domek jest niewielki, ale taki dość przytulny. Tutaj mamy sypialnię. Coś mi się wydaje, że koczują tutaj bezdomni. Tutaj też meblościanka. Dość spora. Kiedyś właśnie montowano takie, praktycznie na całą ścianę. Obrazek. Widać, że całe wyposażenie znikło już stąd. Zostało kilka talerzy. Ten jest jakiś stary. Paris. Nie. Nie, to nie jest na pewno polskie. Sprawdzimy jeszcze. To są plastikowe już. Tu mamy jakieś mniejsze talerze. Bolesławiec. Bolesławiec, a ten większy. Made in Poland. Włocławek. O, a ten już jest naprawdę bardzo stary. Poland, ale nie mogę rozszyfrować tego. Może ktoś z was wie. Kubki. Dobra, tu mamy widok z okna. Szyby powybijane. I niewielka kuchnia. O kurde, tu będzie trzeba już odpalić latarkę. Powinienem mieć gdzieś tutaj nawet. Dobra. Mamy latarkę. I działamy dalej. Kuchenka gazowa, nad nią okap. O, tu zostało trochę więcej wyposażenia. Nie spodziewałem się, że ta kuchnia będzie taka duża. Po całej długości domu jest. Tutaj mamy kufle, tyski i żywiec. Lodówka. A na samym końcu coś jakby piecyk, piekarnik. Ciekawe, czy zostało coś w lodówce. Lodówka pusta.
szufladach nic nie ma. O, tu mamy całkiem fajny czajnik. Czajnik, wałek, tarka i kilka garnków. A tutaj? Tutaj też jest wyposażenie. Kilka butelek, krupnik, żywiec, krewki. Widziałem, że jest wejście na strych, tylko czy warto tam wchodzić, to mnie zastanawia. Zobaczcie, tutaj mamy wejście. A tu co mamy za drzwiami? Łazienka. Niewielka, ale jednak jest. Kabina prysznicowa. Już zdemontowana. Częściowo. A z tej strony Pepol Urbex, który kręci dla was tego typu właśnie filmy. Idziemy zobaczyć jeszcze na górę, może uda się tam wejść. O kurde. Strych wygląda na wysoki. Jestem u góry. O kurde, ale śmietnik. Zobaczcie, ile rzeczy zgromadzili tutaj przez lata. Jakieś stare książki. Wierzmy w Pana Boga. Tutaj literatura i kultura. Stare telewizory. Troszkę zabawek dla dzieci. Plecak. Zegarek. Troszkę styropianu zostało. Więcej zeszytów. Zobaczcie, starter z ery. Ja pierdzielę. Ciekawe, który to rok. Nie ma nic napisane. Jest 2012. Karta SIM. Zastanawiam się, czy jest w środku jeszcze. Nie. Ta już została wykorzystana. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta jeszcze erę. No, poza tym
Nie mamy tutaj nic ciekawego więcej. Oprócz tego gigantycznego piesia. Dobra. Powoli będziemy schodzić na dół. Nie sądzę, żeby to było proste, bo ledwo się tutaj wtargałem do góry. Elektronika. Teraz tylko trzeba zejść na dół. Spróbujemy z kamerką, ale może być ciężko. Nie było łatwo, ale jestem na dole. To najważniejsze. Nie ma nikogo, nie ma. Wyjdziemy jeszcze. Wezmę tylko plecak. I pójdziemy jeszcze zobaczyć piwnicę. Bo z tego co widziałem, jest tam również piwnica. Dobra. Jest i ona. Słuchajcie, znajdujemy się w piwnicy. O kurde, ale zagracona. Niechętnie tu wchodzę. Chciałbym wam pokazać wszystko. Tu mamy troszkę narzędzi. Przybory szkolne. Rama z rowera. Tutaj najprawdopodobniej był warsztat. Mamy tu jakiś film. Zaraz zobaczymy jaki. O kurde. Widzicie to? Zaraz to zrobimy. Zobaczcie. Nie wiem czy to widać, ale chyba mam do góry nogami to. Jakaś bajka. Wychodzimy stąd. Część terenu domu to ogród. Widać tutaj wisienkę i dość spory kawał ziemi. W tym miejscu jednak będziemy kończyć już eksplorację. Mam nadzieję, że wam się podobał ten domek. Był niewielki, ale myślę, że warto było tutaj zajrzeć. A na razie trzymajcie się i do zobaczenia znów niebawem. Na razie.